Sochaczewskiego. Ja bardzo zachęcam Państwa. Widzimy tutaj, jak idą ci zabrani do wojska na całe prawie życie. Ja bardzo zachęcam Państwa do obejrzenia obrazów Aleksandra Sochaczewskiego w Cytadeli Warszawskiej przy okazji, kiedy, jeżeli Państwo będą w Warszawie, warto bardzo zobaczyć. To jest jego pseudonim Sonderlei, żydowskiej ortodoksyjnej rodziny. Niesamowity patriota, chłopak, który zaczął taką akcję właśnie patriotyczną, że zanim wybuchło powstanie, już go złapali, chcieli go powiesić. Miał 21 lat, miał uzdolnienia malarskie, zaczął się uczyć, ale bardzo krótko się uczył, bo nie zdążył tego malarstwa, co widać. Nie jest to jeszcze tak dobry malarz. Jest to ilustrator, po prostu ilustrator z syberyjskiej Katorgi, ponieważ w momencie, kiedy tegoż Aleksandra Sochaczewskiego mieli powiesić, już miał stryczek na szyi, w tym momencie przyszło ułaskawienie i wyjazd na Katorgę. I on po prostu, tak jak Grotger był ilustratorem powstania, tak i przedpowstaniowych manifestacji i tak dalej, sytuacji, tak Aleksander Sochaczewski był właśnie tym ilustratorem, tak jakby miał aparat fotograficzny, był ilustratorem katorgi syberyjskiej. Także to jest nadzwyczajne, coś niesamowitego i to jego wszystkie obrazy on przekazał specjalnie, nic nie chciał sprzedawać, żył w biedzie później, pod koniec życia nie pozwolił sprzedać żadnego obrazu. Wszystko przekazał dla Polski i ta wystawa Aleksandra Nieustająca Sochaczewskiego jest w oddziale Muzeum Narodowego Warszawskiego w Cytadeli. Także bardzo, bardzo warto zobaczyć. Ja tutaj co nieco tylko pokazuję. Nie udało się stworzyć regularnej armii powstańczej, stąd przewaga w czasie powstania styczniowego, przewaga potyczek i zbrojnych demonstracji nad rozstrzygającymi bitwami, jak zwykle nas było za mało w stosunku do tych, z którymi walczyliśmy. On tutaj jest pokazany atak powstańców na garnizon rosyjski w Płocku w nocy 22 stycznia 1963 roku. Z braku broni palnej większość powstańców wyruszyła do boju uzbrojona w broń białą. Włosy, piki, widły i siekiery. I tutaj mamy taki przykład. Tutaj też pokazana jest potyczka. Też taki czarny, tutaj Rosjan widać z prawej. No tutaj takie właśnie ma grupki malutkie powstańców walczą. W Królestwie Polskim stacjonowało 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Przeciw nim wystąpiło około 20 tysięcy powstańców. Podczas całego powstania w oddziałach polskich walczyło około 200 tysięcy ochotników. I tak jak mówiłam, nie była to regularna armia. Nękano przeciwnika niespodziewanymi atakami. Nie podejmując otwartej walki ze względu na rosyjską przewagę. Teraz dalej. Tutaj mamy przykład jeszcze z tych elementów już kolejno podobnych, rzemiosła artystycznego. Pas z ładownicą, klamra do pasa powstańca styczniowego. Zbliżenie takie. Tutaj też mamy te emblematy, prawda? Pogonitewska i orzeł. Tu ładownica, to jest ciekawe, artystyczne. Może ona też tak nie uważa. Ogółem stoczono około 1200 potyczek i bitew. Każde z nich to polskie termopile. Każda ta potyczka, polskie termopile, symbol najwyższego męstwa i poświęcenia ofiary z życia. Jeszcze tutaj mamy elementy tej właśnie i broni. Też mamy tutaj
całe trzy orzeł poda im archanią, nikom. A ta szabla z czasów powstania mogła być szablą dziedziczną jakąś po pradziadku, prawda? Z piękną głowicą. Tutaj bardzo znany obraz patron powstańczy Maksymiliana Gierymskiego. Max Gieryński, młody, zmarły na Gruźlicę. Brat Aleksandra Gierymskiego, malarze znakomici. Max właśnie też bardzo ten temat lubił i cenił i nieraz malował. Mamy kontrast między napięciem powstańców, a takim właśnie spokojnym, jakimś właśnie wędrownym dziadem albo chłopem, trudno powiedzieć, choć może oddaje to klimat tegoż terenów powstańczych, ten obraz, patrol powstańczy. To bardzo znany obraz, na pewno Państwo świetnie go znają. I teraz walta w stodole Józefa Branta. Szaleństwo. Nagle zaskoczeni we śnie powstańcy. Józef Brandt też znakomity malarz. Ja zbliżenie zrobię, bo w tym kłębowisku niewiele widać. O. Konie, jeźdźcy. Walka w stodole. Albo drugi tytuł, Alarm Pobudka. No to jest tak, to jest trudno odróżnić szczegóły. I dalej. Bitwa pod Ignacewem Juliusza Kossaka. Jest tu w środku takie przecięcie, bo to zrobiony skan z pisma, w którym przecięcie stron było. No słynny malarz Koni Kossak tutaj się mógł wyżyć w takich ilustracjach. Nie jest to tak wyraźne, także szybciutko dalej. Bitwa pod Ignacewem była, teraz bitwa pod Małogoszczem. Oddziałów Mariana Langiewicza i Jana Jezioranskiego. To jest rycina z epoki. Też tak na chwilkę Państwu powiększenie fragmentu zrobił, bo też niewiele można zobaczyć w tym pogłowisku. I jeszcze jedno. To też jest to przecięcie, przepraszam. Epizod z powstania 863 Maksymilian Piotrowski. Taki jeden z tych właśnie mniej znanych. Też mamy przykład, jak to wyglądało. Pojedyncze grupki. Dalej. Obóz powstańczy pod Michałowicami. Miejscowości o tej nazwie jest dużo w Polsce. Też jest rycina z epoki. Tutaj w środku troszeczkę widać szczegółów. Zasadzkę na rosyjską kolumnę pod Lublinem. Też wieci na zakopie, to też przybliżę troszeczkę. Centrum. Tak to wyglądało właśnie na zasadzie takie partyzantki typowe. Inaczej się nie dało. Nie mamy dzięki Bogu właśnie ilustracji z tego. Sporo tego jest. I kolejne. Szpital powstańczy pod Częstochową. To francuska grawiura z kolei. Sporo jest właśnie Francuzi przyjeżdżali i dokumentowali też powstanie, jeden z tych ochotników też.
muszę tak powiedzieć, bo mam jeszcze dużo. I tutaj Ranny Powstaniec, Stanisław Witkiewicz ojciec malował. Ranny Powstaniec, akcja, kiedy się powstańca mi pomagało, tutaj, żeby będzie się umieścić. A to oni go przywieźli na wozie, tak? Ruczkę słabo to widać, to jest taki wyraźna ta reprodukcja, tak. Myśmy się pomagali pomoc, za to też na Syberię, nie jeden właściciel takiego dworku czy domostwa poszedł na Syberię ze względu na tę pomoc też. I powstanie z 1863 roku znów Maksymiliana Gierymskiego, taki symbolicznie pokazanie tej samotności, tej pojedynczości. Jeden akurator, no tam dwóch, trzech gdzieś tam z tyłu, z boku albo inny. To jest takie właśnie charakterystyczne. To jest ta część moja, jeśli chodzi o powstanie. A za chwilę pokażę Państwu ilustrację związaną z represjami po powstaniu. Z katorgą na Syberii, z dojściem do tej Syberii, niedojazdem raczej, dojściem do części. Po drodze oczywiście nie jeden, nie doszedł.